Muzyka jest ważna dla ludzi z wielu powodów. Różne są też schematy jej odkrywania i preferencje muzyczne zależne od wieku. A gdy cofniemy się do życia płodowego, odkryjemy dzięki czemu noworodki produkują dźwięki od razu po urodzeniu. Arkadiusz Polak, witajcie w 39. odcinku podcastu Naukowo, w którym opowiem też o wpływie diety złożonej z ryb na ryzyko wystąpienia raka skóry i o pewnej wadzie znakomitej metody edycji genów CRISPR. Sprawdzimy też, czym są i skąd się biorą aureole. Nie anielskie, lecz atmosferyczne. Zapraszam serdecznie na odcinek, prosząc Was równocześnie o lajkowanie, komentowanie i rozsyłanie tego odcinka dalej. Za każdą pomoc bardzo dziękuję, a zwłaszcza moim wspierającym mnie finansowo patronom, do których możecie dołączyć na stronie patronite.pl ukośnik naukowo, uzyskując w ten sposób dostęp do zamkniętej facebookowej grupy, gdzie publikuję więcej naukowych nowości. A dzisiejszy odcinek, zaczynamy śpiewająco! Ludzie mają niejednoznaczną relację z muzyką. Raz słuchając ją jako umilacz życia i traktując ją jako rozrywkę, innym razem jako mistyczne przeżycie, albo wykorzystując do kształtowania zachowań czy używając w terapiach medycznych. Różnie muzyki doświadczamy i różny wpływ ma ona na nasze życie, ale technologia niewątpliwie zmieniła sposób w jaki ją odkrywamy. Muzyczne platformy streamingowe zmieniły obraz rynku muzycznego, pozwalając po wielu latach walki z piractwem na tani, szybki i wygodny dostęp do bazy utworów, z której możemy wybrać sobie interesującą nas muzykę. Albo zdać się na algorytmy, które podsuną nam automatycznie nowy utwór, tworząc playlisty do przesłuchania i tym samym angażując użytkowników i utrzymując ich zaangażowanie przez zwiększanie różnorodności. Ale czy nasz wiek ma wpływ na to, czego słuchamy i jak podchodzimy do nowości? Ścierają się tu dwie hipotezy. Pierwsza z nich mówi, że im człowiek starszy, tym jego preferencje muzyczne są lepiej ukształtowane, wiemy już co lubimy i po to sięgamy. Drugie spojrzenie sugeruje, że z wiekiem łakniemy nowości, ponieważ wiele już słyszeliśmy i szukamy czegoś świeżego. Postanowili się temu przyjrzeć ludzie ze Spotify, które prowadzi ciągłe badania nad mechanizmami rekomendacji, mając interes ekonomiczny w ulepszaniu usługi i zwiększaniu liczby użytkowników, oferując im m.in. lepsze rekomendacje i równocześnie posiadając dużą bazę, na której można prowadzić badania dotyczące tego, jak ludzie podchodzą do poszukiwania różnorodnych treści wraz z wiekiem. W opublikowanym wczoraj badaniu pod uwagę wzięto 100 tysięcy amerykańskich użytkowników Spotify, którzy w latach 2016 do 2019 odsłuchali ponad 8 miliardów utworów. Pierwszy wniosek z tej analizy może być zaskakujący. Okazuje się, że młodsi słuchacze rzadziej odkrywają zupełnie nowe, nigdy niesłyszane utwory, za to więcej z nich staje się ulubionymi, do których później wracają. Wraz z wiekiem poszerzamy swoje playlisty i częściej dokonujemy rotacji treści i wygląda też na to, że eksploracja muzyki nigdy się nie kończy, wraz z wiekiem nie przestajemy dodawać nowych utworów, pomimo że często wracamy do tych już nam znanych. A tempo muzycznych odkryć zmienia się w czasie i jest sezonowe, dużo więcej nowości poszukujemy na przykład przed Bożym Narodzeniem. Zatem wcale nie wygląda to tak, że ludzie przestają z czasem poszukiwać nowych utworów, za to wraz z wiekiem mamy bardziej ugruntowany gust muzyczny i częściej wyszukujemy nowości z ulubionych przez nas gatunków muzyki, ograniczając nie ilość, ale różnorodność. Wcześniejsze badania sugerują, że okres krytyczny dla uczenia się jaki rodzaj muzyki lubisz jest między 14 a 24 rokiem życia. Badanie pokazuje też, że starsi użytkownicy rzadziej zaczęli szukać nowych utworów, ale gdy już to robili, odkrywali większą ilość nowości. Co więcej, jeśli już użytkownik zaczyna przeglądanie obszernego katalogu, jest bardziej skłonny do kontynuowania go. Jeśli jeszcze nie zaczął eksploracji, jest również bardziej skłonny nie zacząć jej w następnym tygodniu. Wydaje się to być powiązane z tempem odkrywania nowych dźwięków, ma na to wpływ sposób korzystania z platformy. Użytkownicy słuchający playlist radiowych częściej słyszą nieznane wcześniej piosenki, nie muszą sami siadać do poszukiwań, algorytmy robią to za nich. Podsumowując, młodsi ludzie są powtarzającymi się konsumentami, którzy nie szukają często nowej muzyki w porównaniu z tym, co znają, ale muzyka, którą znają, jest stosunkowo szeroka. Starsi słuchacze to wyspecjalizowani poszukiwacze, którzy szukają specyficznego i zgodnego ze swoimi ugruntowanymi już gustami zestawu muzyki, ale także stale odkrywają nowe utwory. Nigdy wcześniej odkrywanie nowych utworów nie było tak łatwe i szybkie, a poszerzanie wiedzy o tym, jak odbieramy muzykę, pozwala firmom sprecyzować, kiedy i w jaki sposób użytkownicy powinni być kierowani w stronę zróżnicowanych treści, aby zaspokoić ich potrzeby i utrzymać ich na danej platformie co oszczędza też nasz czas i nierzadko wywołuje uśmiech na twarzy albo gęsią skórkę, kiedy pierwszy raz usłyszymy nieznany nam wcześniej dobry kawałek muzyki. Wielu z nas z przyjemnością pochłonie też dobry kawałek, ale ryby. Są one bogatym źródłem białka, witaminy D czy kwasów omega-3, co czyni je dobrym wyborem, gdy chcemy poprawić swoją dietę. W tym świetle dość zaskakujące jest nowe badanie pokazujące związek między jedzeniem ryb a zachorowaniami na raka. Co dziwniejsze mowa tu o raku skóry, który głównie kojarzy się z opalaniem i wystawianiem skóry na słoneczne promienie. Inne badania wskazują, że 5 i więcej oparzeń słonecznych w życiu podwaja ryzyko rozwoju czerniaka. W Polsce od wielu dekad liczba zachorowań na czerniaki dynamicznie rośnie. W ciągu ostatnich 30 lat zapadalność na ten nowotwór zwiększyła się aż o 300%. Obecnie jest to około 3500 do 4000 przypadków rocznie, a na czerniaka można zachorować w każdym momencie życia. Konsekwencją nieodpowiedzialnych zachowań i braku profilaktyki jest wysoki odsetek śmiertelności, od 40 do nawet 60% u osób po 70 roku życia. Nowa praca naukowców z Cancer Causes and Control pokazuje wyższe ryzyko zachorowania na czerniakach wśród osób, które jadły najwięcej ryb. Aby zbadać ten związek, prawie pół miliona osób w sześciu stanach USA wypełniło kwestionariusz dietetyczny, przy czym średni wiek uczestników wynosił 61 lat, a 60% badanych stanowili mężczyźni. Stało się to w roku 1995 i 1996, a w ciągu kolejnych 15 lat badacze policzyli u ilu osób rozwinął się czerniak. Wskaźnik wystąpienia czerniaka był o 22% wyższy wśród osób, które zgłaszały spożywanie około 2,6 porcji ryb tygodniowo, w porównaniu z tymi, którzy jedli ich mało, około 0,2 porcji tygodniowo lub rzadko, około 1 porcji co 5 tygodni. Podobnie jest, jeśli chodzi o ryzyko wystąpienia przedrakowych zmian skórnych. Ono także wzrosło wśród osób, które jadły najwięcej ryb. Zaskakującym wnioskiem tej pracy jest to, że badacze nie stwierdzili zwiększonego ryzyka czerniaka wśród osób jedzących ryby smażone i nie jest jasne, dlaczego smażenie ryb miałoby wyeliminować ryzyko czerniaka. Czy zatem powinniśmy odstawić ryby i patrzeć na nie jak na kolejny rakotwórczy czynnik? Absolutnie nie. Autorzy badania wskazują bowiem na jego liczne ograniczenia, m.in. wiarygodność ankiet dostarczanych przez badanych, czy inne czynniki zachorowania na czerniaka, które nie były badane. Wszak jasna skóra lub większa ilość pieprzyków zwiększają ryzyko zachorowania na czerniaka, a badanie, o którym mówimy, nie mogło tego sprawdzić, ponieważ 9 na 10 jego uczestników było białych. Praca ta pokazuje zatem pewien związek, ale nie wyjaśnia, jakie mechanizmy biologiczne ten związek powodują. Konieczne są dalsze badania, aby potwierdzić wyniki, zbadać, które rodzaje ryb wpływają na ryzyko zachorowania na czerniaka i określić, czy pewne zanieczyszczenia w rybach, takie jak rtęć, są odpowiedzialne za dodatkowe ryzyko. Póki co warto ryby jeść, zwłaszcza te z niskim poziomem rtęci jak łosoś, bo są one ciągle znacznie lepszym wyborem od przetworzonej wysokotłuszczowej żywności. Skierujmy teraz swoje zainteresowanie z wody w kierunku nieba, przyglądając się aureolom. Nie będziemy jednak przypatrywać się anielskim przymiotom, byłoby to dość trudne z naukowego punktu widzenia, ale efektowi halo, czyli zjawiskom optycznym często uwieczniają na zdjęciach i filmach. Zachodzi ono w atmosferze i jest spowodowane przez światło słońca i księżyca, choć także sztuczne źródła światła mogą je wywoływać. Zawieszone w atmosferze cząsteczki sześciokątnego lodu powodują rozpraszanie światła, tworząc często spektakularne okręgi, łuki, glorie czy plamy, w których ludzkie oko może postrzegać różne kształty, np. Na buzie. Najstarsze wzmianki o tym efekcie mają od 4 do 5 tysięcy lat i zapisane są na sumeru tabliczkach z pismem klinowym. Już za czasów Arystotelesa znane były co najmniej trzy formy aureoli, w 1820 roku liczba udokumentowanych halo wynosiła zaledwie około 20, ale dzięki licznym opisom tego zjawiska, dziś znanych jest 119 różnych form halo atmosferycznego. W nowej pracy badacze pokazują mechanizmy ich powstawania. Kontynuują tym samym prace rozpoczęte przez pierwsze symulacje komputerowe efektu halo, które powstały w latach 70. Aureole takie najczęściej tworzą się w chmurach wysokich, ponieważ na niższych pułapach kryształy lodu są często uszkodzone, występują w nich kropelki wody lub pęcherzyki powietrza, co uniemożliwia powstawanie zjawiska. Natomiast płatki śniegu są zbyt cienkie, aby mogły wytworzyć aureole. To jakie halo powstanie, jest determinowane przez najczęściej sześciokątne kryształki lodu, ich kombinację kształtu, ilość oraz drogę promieni światła. Ale powstawanie niektórych z rodzajów auroli nadal pozostaje zagadką, ponieważ wydaje się, że także inne minerały oraz niestandardowy kształt lodu może być przyczyną powstawania niektórych z rodzajów halo. To zjawisko można obserwować nie tylko w atmosferze, ale także w ośrodkach narciarskich. Jasny, mocny reflektor oświetlający stok może być świetnym źródłem światła wytwarzającym halo w pyle diamentowym, czyli chmurze kryształków lodu, która powstaje nad ziemią podczas naśnieżania stoków. Naukowcy pogrupowali halo atmosferyczne na kategorie powszechnie obserwowane i rzadko spotykane, przy czym te drugie stanowią zaledwie 1% wszystkich obserwowanych zjawisk i nie jest jasne w jaki sposób powstają. Nietypowy kształt egzotycznych i rzadkich aureoli może być spowodowany czynnikami takimi jak emisje do atmosfery lub wpływem silnego pola elektromagnetycznego linii wysokiego napięcia, które może zaburzać orientację kryształków lodu w powietrzu. Efekty halo mogą być widoczne również w atmosferach innych planet, zapewniając wgląd w znajdujące się w powietrzu kryształy lodu lub kryształ innych minerałów. Aureole zostały zaobserwowane na Marsie. Pierwszym halo sfotografowanym z powierzchni innej planety było to uwiecznione przez łazik Mars Perseverance 15 grudnia 2021 roku. Później co najmniej 7 innych wystąpień halo w marsjańskiej atmosferze zostało znalezionych w archiwach obrazów łazika Perseverance. Obserwacje te dowodzą, że sześciokątne chmury kryształków lodu wodnego istnieją w marsjańskiej atmosferze, ale spekuluje się też, że kryształy dwutlenku węgla mogą być wystarczająco przezroczyste i optycznie grube, aby wywołać halo. Różnorodność form i zjawisk występujących w przyrodzie znów może zaskakiwać, a dzięki postępowi technologii można je łatwiej obserwować i analizować. A jeśli będziecie kiedyś świadkami takiego zjawiska, róbcie zdjęcia i filmy, gdyż naukowcy często korzystają z obszernej bazy publicznie dostępnych zdjęć. Zdjęcia i nagrania wideo przydały się także podczas analizy kolejnego problemu, którym zajęli się naukowcy z Uniwersytetu Princeton w Stanach Zjednoczonych. Mówiłem już dziś o muzyce, ludzie mogą ją także tworzyć posługując się instrumentami lub śpiewem, ale aby człowiek mógł wytwarzać dźwięki, musi się najpierw nauczyć pewnych odruchów, gdyż ich produkcja wymaga koordynacji między wszystkimi elementami aparatu głosowego, napięciem krtani, oddychaniem oraz ruchami ust i twarzy. Skoro jest to takie skomplikowane, to w jaki sposób noworodki produkują dźwięki w postaci płaczu czy gruchania tak szybko po urodzeniu? Wszak oprócz tego, że dźwięki pozwalają im wezwać członków rodziny na pomoc, te wokalizacje i interakcje z opiekunami są fundamentem dla budowania złożonej komunikacji w późniejszym okresie życia. W czasie ciąży u ludzi zaobserwowano wprawdzie ruchy odpowiadające płaczowi podczas ultrasonograficznej oceny płodu w ostatnim trymestrze ciąży, ale ruchy te nie zostały dobrze zbadane. Postanowiono przypatrzeć się jak ten proces wygląda u marmozet, niewielkich małp zamieszkujących Amerykę Południową. Gatunek ten wybrano, ponieważ tworzenie dźwięków u małpich niemowlaków przebiega podobnie jak i u ludzi, od hałaśliwych krzyków do pełniejszych tonów, a rozwój dźwięków przebiega pod wpływem rodziców, którzy porozumiewają się z potomstwem. Za pomocą ultrasonografu 2 do 3 razy w tygodniu badano cztery ciężarne marmozety. Zaczynając od momentu, gdy twarz po raz pierwszy stała się widoczna na USG, a kończąc na dzień przed narodzinami, przeprowadzono w sumie 14 do 17 sesji ultrasonograficznych na każdej z małp. Następnie skany ultradźwiękowe zostały użyte do śledzenia ruchów głowy, twarzy i pyska rozwijających się marmozet, porównując je następnie z ruchami nowonarodzonych małpek podczas wydawania odgłosów. Na podstawie tych filmów przeprowadzono analizę klatka po klatce, pokazując, że wczesne ruchy ust płodu są ściśle powiązane z ruchami głowy, ale w miarę postępu ciąży ruchy te rozłączają się, ostatecznie prowadząc do powstania dwóch niezależnych ruchów, stopniowo przyjmując wzór niezbędny do wytworzenia niedojrzałych dźwięków dostępnych od razu po urodzeniu. Taki proces zachodzi też u innych zwierząt, np. pisklęta we wczesnym okresie embrionalnym poruszają jednocześnie kończynami i skrzydłami, aby później rozdzielić te dwa ruchy, mogące pełnić po wykluciu oddzielne funkcje. U owiec pierwsze ruchy kończyn są sparowane z ruchami głowy i szyi, ale te różne części ciała nabywają coraz większą autonomię w trakcie rozwoju, a mechanizm ten odgrywa ważną rolę w tworzeniu i organizacji rdzenia kręgowego i ośrodkowego układu nerwowego. Badanie pokazuje zatem, że marmozety zaczynają ćwiczyć ruchy potrzebne do ważnych rozmów społecznych, zanim są w stanie wygenerować dźwięk, a dalsze studiowanie tych ruchów u małpek może pomóc naukowcom dowiedzieć się więcej o rozwoju wokalizacji społecznych u innych naczelnych, w tym u ludzi. Rozwój nauki polega także na odkrywaniu nowych zagrożeń i analizowaniu pod tym kątem dotychczasowych zdobyczy nauki. Jedną z nich może być niewątpliwie innowacyjna metoda edycji genów CRISPR, będąca genetycznymi nożyczkami, dzięki którym można manipulować genomem mikroorganizmów oraz zwierząt i roślin. Metoda ta, nagrodzona Noblem, w uproszczeniu umożliwia edytowanie sekwencji DNA. Najpierw poprzez przecięcie w ściśle określonym i precyzyjnie wybranym miejscu, a następnie poprzez usunięcie, naprawę miejsca uszkodzonego lub wklejenie w to miejsce nowego fragmentu DNA. Cała procedura jest szybka i tania, nie wymaga skomplikowanej wiedzy i narzędzi, a także jest bardzo precyzyjna, a to wszystko stanowi o jej popularności i ewolucji, jaką wprowadziła do genetyki. Metoda ta jest z powodzeniem stosowana w leczeniu nowotworów, chorób wątroby czy zespołów genetycznych, ale ma ona ogromny potencjał nie tylko w medycynie, pozwala bowiem edytować geny w dowolnym organizmie. Ryż bardziej odporny na choroby, wolniej dojrzewające pomidory czy soja ze zwiększoną zawartością tłuszczów nienasyconych to produkcji istniejące dziś dzięki CRISPR. Znacznie ułatwiła też eksperymenty naukowe, których wyniki mogą przyczynić się do powstawania nowych terapii. Zalet CRISPR jest zatem wiele, ale nowe badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Tel Awiwie pokazuje, że metoda ta niesie też ze sobą pewne znaczące zagrożenie. Genom w naszych komórkach często pęka z przyczyn naturalnych. Ale zazwyczaj jest w stanie się naprawić bez szkody dla siebie. Czasami jednak jakiś chromosom nie jest w stanie się zregenerować i dochodzi do utraty dużych jego fragmentów lub nawet całego chromosomu. Takie zaburzenia chromosomalne mogą destabilizować genom, co często jest obserwowane w komórkach nowotworowych. Metoda CRISPR, w której DNA rościnane jest celowo, może w pewnych przypadkach powodować takie zaburzenia i zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów. Aby zbadać zakres potencjalnych uszkodzeń, badacze przecięli genom różnych białych krwinek, ale w tych samych miejscach, w chromosomach 2, 7 i 14 z 23 par chromosomów ludzkiego genomu. Używając technologii zwanej sekwencjonowaniem RNA z pojedynczych komórek, analizowali każdą komórkę osobno i mierzyli poziom ekspresji każdego chromosomu w każdej komórce. Uzyskano dzięki temu wyniki, które wskazują, że prawie 10% komórek białych krwinek edytowanych genetycznie za pomocą techniki CRISPR utraciło znaczną ilość materiału genetycznego. Intencją tego badania było pokazanie potencjału ryzyka tej metody przy pełnej świadomości ogromu zalet, jakie niesie ona dla człowieka. Pokazuje ono nie tylko potrzebę rozwijania tej metody z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń, jakie niesie, podkreśla też esencję nauki, jaką jest neutralność i potrzebę badania zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów danego tematu oraz szukania odpowiedzi na powstałe w ten sposób pytania i problemy. Na kolejne pytania i informacje z naukowego świata postaram się rzucić nieco światła już w najbliższą sobotę. Dziękuję za dziś i do usłyszenia!